Witam Państwa bardzo serdecznie, jest mi niezmiernie miło za to, że zechcieli Państwo ponownie zaprosić mnie do wygłoszenia wykładu, za co bardzo dziękuję. Dla tych zdziwionych, co może wiedzieć anestezjolog o cukrzycy, powiem, że przed zabiegiem, po zabiegu i w trakcie zabiegu dawki insuliny, dietę ustala anestezjolog, tak samo jak anestezjolog prowadzi pacjentów chorych na cukrzycę, tych, którzy przebywają na oddziale intensywnej terapii. Kilka lat temu znieczulałam pana Jacka. Pamiętam dobrze jego ziemistą cerę. Pan Jacek, 53 lata, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie. Powiedziałam mu, co wiem na temat leczenia otyłości i cukrzycy. Kilka miesięcy później los sprawił, że ponownie go znieczulałam. Ja go praktycznie nie poznałam. To był inny już człowiek. Zdrowa cera, dużo szczuplejszy, w normie poziomy cukru i ciśnienie tętnicze. On mi wtedy powiedział, pani doktor, pani powinni dopłacać za to, co pani robi dla pacjentów. Ja odczułam wielką satysfakcję, że pomogłam jednemu pacjentowi. Natomiast poczułam też ogromny niedosyt, że to tylko jedna osoba, gdy można by pomóc tak wielu. Dlatego jestem dzisiaj tutaj z Państwem. I zachęcam do wysłuchania wykładu o drodze przez otyłość do cukrzycy, ale bardziej interesuje mnie powrót do zdrowia. Może otyłość, BMI powyżej 30 już jest uważana za otyłość. Tutaj jest wzór na ten wskaźnik, Body Mass Index, czyli kobieta, która waży 1,64 m, która ma 1,64 m, waży 82 kilo, to już jest kobieta otyła. Otyłość otyłości nierówna. Mamy dwa typy otyłości. Otyłość typu jabłko i otyłość typu gruszka. Okazuje się, że ma to bardzo istotne znaczenie. U kobiet, które miały obwód pasa 100 cm, obwód biodra 100 cm i przytyły o 15 cm, częściej umierały. Te kobiety częściej umierały. To było duże badanie, 41 tysięcy osób, ponad 1000 zgonów. To są takie chłodne dane. Za tymi danymi kryje się śmierć matek, żon, ukochanych, babci, cioci. A mało kto wie o tym, że tłuszcz zgromadzony na brzuchu to równa się tłuszczowi zgromadzonemu również w brzuchu. I tu nie chodzi tylko o to, że ten tłuszcz zgromadzony w brzuchu stanowi dodatkowy ciężar dla stawów i utrudnia funkcjonowanie organów wewnętrznych. Mało kto wie o tym, że tłuszcz zgromadzony w brzuchu to tkanka czynna hormonalnie, która cały czas wydziela do krwi substancje aktywnie czynne. I są to różnego rodzaju substancje, które powodują, jedne z nich sprzyjają oporności na insulinę, inne indukują stan zapalny. Właściwie można powiedzieć, że osoba otyła przewlekle jest w stanie przedseptycznym ze względu na ilość krążących we krwi czynników stanu zapalnego. Inne substancje takie jak MCP1, które powoduje łuszczycę, miażdżycę, inne schorzenia, angiotensyna, która podwyższa ciśnienie krwi, jak również PAI1, która sprzyja powstawaniu zatorów. Nic więc dziwnego, że pacjenci otyli częściej chorują. Poczynając od niskiej samooceny, która prowadzi do depresji, wzmożona potliwość dyskryminuje społecznie, częściej chorują na podwyższone ciśnienie krwi, mają problemy z oddychaniem, co powoduje również problemy ze snem,
nie wytrzymują chore stawy i kości, które prowadzą do ograniczenia mobilności. Rozwija się u nich zakrzepica, przepukliny, rozstępy, cukrzyca, nowotwory, udary i zawały. W efekcie prowadzi to do krótszego życia. To jest taki rozkład, dane z 2009 roku, otyłość i cukrzyca i nadwaga, przepraszam, w Polsce razem, a potem ten wskaźnik maleje. Dlaczego? Ci ludzie umierają, dokładnie, czyli do 70 roku życia jeszcze, do 69 roku życia ten wskaźnik rośnie, potem maleje. Ja nie pamiętam żadnej osoby, która by miała 90 lat, którą znieczulałam i byłaby otyła. Praktycznie nie pamiętam też 80-latka czy 80-latki otyłej. Sporadycznie 70-latki. Oczywiście, ponieważ otyłość prowadzi do tak licznych powikłań, należy ją leczyć. Jest kilka metod leczenia otyłości. Jedną z nich jest leczenie dietetyczne i jest mnóstwo diet, które mają na celu pomóc w schudnięciu. Są to diety w większości skuteczne, które faktycznie doprowadzają w przeciągu miesiąca, dwóch do obniżenia masy ciała. Niestety, ponieważ nie są te diety naturalne, to efekt nie rozciąga się na pozostałą część życia, kiedy już trudno tym pacjentom utrzymać tę dietę. Kiedy porównano niskotłuszczową, niskowęglowodanową i dietę śródziemnomorską, okazało się, że najbardziej ludzie chudną na diecie niskowęglowodanowej, wysokobiałkowej, prawda? Dieta Atkinsa, dieta Dukana, prawda? Dieta Kopenhaska. Wszyscy wiedzą, faktycznie bardzo skuteczna. Natomiast tutaj jest skuteczność do 2 lat, natomiast w perspektywie 6 lat ci pacjenci nadal tyją po skończeniu diety. Oni nie mogą całe życie być na tej diecie, bo nie jest to dieta naturalna. Najbardziej z nich skuteczna w dłuższym czasie jest dieta śródziemnomorska, czyli coś takiego, na czym żyje cała populacja Morza Śródziemnego. Dlaczego też ludzie bardzo szybko odzyskują utraconą masę ciała? Pojawia się efekt jojo. Dlatego, że działają w naszym organizmie hormony, które mają na celu przywrócenie utraconej masy ciała. Tak się dzieje, że na przestrzeni tych tysiącleci czy milionów lat istnienia człowieka zazwyczaj mieliśmy niedobór pożywienia, prawda? Więc organizm dąży do przywrócenia utraconej masy ciała i te zmiany utrzymują się nawet do roku czasu. Dodatkowo jeszcze, jeżeli schudniemy o 10%, to o 15% następuje spadek przemiany materii. Organizm dąży do ochronienia tego, co ma, tych zasobów energii, którymi dysponuje. Diety oprócz tego, że nie są skuteczne do końca, na całe życie, to jeszcze mogą być również szkodliwe. Pamiętacie Państwo dietę Atkinsa? Tak? Bardzo skuteczna i nadal stosowana. Niestety to jest dieta bogata w tłuszcz, białko zwierzęce, uboga w skrobie. Pacjenci owszem chudli, natomiast sam Atkins zmarł w wieku 73 lat, więc nie aż tak długo, można powiedzieć, żył. Chorował na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, która doprowadziła u niego w 2002 roku do zawału. Czyli nie jest to dieta do końca skuteczna. Diety wysokobiałkowe nie są skutecznymi, bezpiecznymi dietami. Mogą prowadzić, jak tutaj na przykład, do ketoacidozy u zdrowych osób, które stosują te diety. Diety wysokobiałkowe prowadzą również do rozwoju miażdżycy, do rozwoju osteoporozy, do rozwoju kamicy nerkowej.
Można posiłkować się aktywnością fizyczną i wiele osób, nie zmieniając diety, zaczyna uprawiać jakieś sporty. Okazało się, że kobiety, które utrzymały prawidłową masę ciała i przybrały mniej niż 2,3 kg w przeciągu 13 lat, to musiały średnio ćwiczyć 60 minut dziennie. I tak dla porównania, to są te najbardziej aktywne. Kobiety, które mniej ćwiczyły albo w ogóle nie ćwiczyły, praktycznie przybrały tyle samo kilogramów, czyli nie stosując żadnej zmiany diety, sama aktywność fizyczna nie pomoże nam tak bardzo w utrzymaniu właściwej masy ciała przez całe życie. Pozostaje również jednym ze sposobów leczenie farmakologiczne. Na polskim rynku jest orlistat, czyli inhibitor lipaz wytwarzanych w przewodzie pokarmowym. Jednym słowem lek, który zapobiega wchłanianiu tłuszczów z przewodu pokarmowego. Ma on liczne działania niepożądane, bóle brzucha, biegunka, wzdęcia, nietrzymanie stolca, co może być bardzo kłopotliwe, czyli również możemy chudnąć, ale jest to okupione jakimiś problemami. To, z czym ja mam do czynienia jako anestezjolog, jest to leczenie chirurgiczne. To jest zdjęcie, tak wygląda operacja bariatryczna laparoskopowa u pacjenta. Mamy kilka rodzajów tych operacji. Gastric banding, czyli założenie opaski na żołądek. Ta opaska nie pozwala spożywania dużych posiłków objętościowo. Drugi rodzaj to jest gastric bypass, czyli przeszywa się, prowadzi się takie odprowadzenie omijające część żołądka bezpośrednio do jelita cienkiego i do trawienia pozostaje pokarmu, pozostawia się tylko jedną taką małą część żołądka. I bardzo popularne w moim szpitalu operacja rękawowego usunięcia żołądka. Usuwasz się 60% żołądka, zdrowego żołądka. Pacjenci, którzy chorują na otyłość, oni nie mają chorego żołądka. To nie chory żołądek każe im spożywać pewne pokarmy. Prawda? Zgodzicie się Państwo ze mną? Natomiast usuwa się 60% zdrowego żołądka. Niestety nie pozostaje to bez wpływu na funkcjonowanie przez resztę życia. Okazuje się, że u części pacjentów rozwijają się komplikacje neurologiczne związane z niedoborem witamin i mikroelementów. Mielopatia jest najbardziej rozpowszechnionym zespołem chorobowym. Objawy zaczynają się 10 lat po operacji. Mielopatia, czyli na przykład mielopatia szyjna, drętwienie ręki, zaburzenia czucia ręki, encefalopatia Wernickiego, neuropatie oka, polineuropatie, czyli wszystkie problemy neurologiczne mogą dotknąć pacjentów po operacjach bariatrycznych. Inne problemy to również niedobory witamin z grupy B1, B12, A, K, D, E, kwasu foliowego oraz miedzi i pomimo suplementacji ci pacjenci i prawidłowych poziomów ci pacjenci nadal mają objawy przewlekłej anemii po operacji. Również dochodzi do tego demineralizacja kości z powodu niedoboru witaminy D, utrata włosów na przykład z powodu niedoborów cynku, kurza ślepota spowodowana brakiem witaminy A. Tam, gdzie pracuję, jest pielęgniarka, która 6 lat temu miała operację bariatryczną. Faktycznie bardzo, bardzo schudła. Natomiast poziom żelaza w jej krwi przy suplementacji wynosi 34. Ja, wegetarianka, miałam poziom żelaza w porównaniu z nią 150, norma od 50 do 170. I
Kilka tygodni temu konsultowałam dwie młode kobiety, które zostały skierowane do operacji bariatrycznych. Jedna miała 19, a druga 20 lat. Według ich słów, w co śmiałam wątpić, spróbowały już wszelkich możliwych dostępnych sposobów schudnięcia i dlatego zdecydowały się w wieku 19-20 lat na operację. I taka moja refleksja. Powiedzmy, one schudną za kilka lat, poznają mężczyznę swego życia, zechcą założyć rodzinę i urodzić dzieci. Jeżeli u mnie poziom żelaza w czasie ciąży spadł ze 150 do 94, to jaki one będą mieć poziom żelaza w momencie ciąży? Czy one zdołają zajść w ciążę i donosić, urodzić zdrowe dziecko? Znieczulałam również kobietę 42-letnią, która pozostawiła w domu 10-miesięczną córeczkę po to, żeby poddać się operacji bariatrycznej. Ja, kiedy moja córeczka miała 10 miesięcy, to ja jeszcze miałam lekką nadwagę, co jest zupełnie naturalne, bo nadal karmiłam piersią i tak to zostało pomyślane, żeby w czasie karmienia piersią kobieta traciła zbędny tłuszcz. Ja proponuję coś, co jest bardziej trwałe i bardziej zdrowe. Zmiana stylu życia nie na miesiąc, a na resztę tego życia. Nie ilość, lecz jakość. Okazuje się, że wystarczy 3 tygodnie jedzenia do nasycenia. Dieta ad libitum to jest do nasycenia, bez oporu. Diety bogate w węglowodany złożone i umiarkowaną zawartość białka 15% to jest dieta roślinna i okazuje się, że po 3 tygodniach każda z osób, która była na tej diecie, zrzuciła średnio 7,8 kg, prawie 8 kg w 3 tygodnie. Bardzo dobry wynik, prawda? Dodatkowo w bonusie spadł poziom cholesterolu ze 194 do 154 i ciśnienie skurczowe z 11 i rozkurczowe o około 9 mm słupa rtęci. Inne badanie, 4,5 tysiąca osób, również dieta, dużo węglowodanów złożonych, duża ilość błonnika i znowu 5% redukcja masy ciała w przeciągu 3 tygodni u 4,5 tysiąca pacjentów, czyli osoba, która ważyła 100 kg na starcie w przeciągu 3 tygodni schudła około 5 kg. To też jest, prawda, dobry wynik. Proszę Państwa, wegetarianie według wszelkich badań są szczuplejsi i mają niższe BMI niż pacjenci, niż osoby nie jedzący mięso. Dieta wegetariańska nie działa, kiedy jest w diecie za dużo przetworzonych węglowodanów, czyli słodyczy, ciastek, makaronów i pizzy. Kiedy za dużo jest w ogóle przetworzonych produktów, brak aktywności fizycznej, taka zupełny brak aktywności fizycznej i picie słodzonych napojów. Kiedy dana osoba postanawia, że nic jednak nie robi, że jest jej dobrze z tym brzuszkiem. Następny etap, który wkracza, to jest tak zwany zespół metaboliczny, czyli zbiór wzajemnie powiązanych czynników, które zwiększają istotnie ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy oraz powikłań naczyniowych. Według badań 10 milionów Polaków, dorosłych Polaków, ma zespół metaboliczny. Co to jest ten zespół metaboliczny, zespół inaczej X albo zespół dobrobytu? Czyli jeżeli ktoś ma otyłość brzuszną, czyli obwód talii u mężczyzny wynosi więcej niż 94 cm, a u kobiet więcej niż 80 i dodatkowo współistniejąco ma co najmniej 2 z poniższych odchyleń. Albo to są problemy z trójglicerydami, albo problemy z cholesterolem, albo leki na cholesterol, czyli już pacjent stosuje na przykład statyny, albo jest to nadciśnienie tętnicze lub leczone ciśnienie, nadciśnienie tętnicze, albo poziom glikemii więcej, nadczo więcej niż 100 i leczenie cukrzycy typu
drugiego lub leczenie cukrzycy, czyli otyłość plus zaburzenia cukru i nadciśnienie, albo otyłość plus nadciśnienie plus podwyższony poziom cholesterolu. To już jest zespół metaboliczny. Zespół metaboliczny to taka trampolina do rozwoju cukrzycy i miażdżycy. Droga do cukrzycy wiedzie przez insulinooporność i dochodzimy do cukrzycy. 95% cukrzycy to jest cukrzyca typu drugiego, zaledwie 5% to jest cukrzyca typu pierwszego. Proszę Państwa, cukrzyca typu pierwszego i typu drugiego to są dwie zupełnie różne choroby. To jest tak samo jak udar słoneczny i grypa cechuje podwyższona temperatura ciała, ale przyczyny są zupełnie inne. W przypadku cukrzycy typu pierwszego mamy brak insuliny w organizmie. A co mamy w przypadku cukrzycy typu drugiego? Spójrzmy, że podstawą cukrzycy typu drugiego jest insulinooporność, natomiast cukrzycy typu pierwszego jest całkowita destrukcja komórek beta-trzustki, których nie ma i stąd też brak insuliny w organizmie. I co powoduje insulinooporność i rozwój cukrzycy? Najszybsza odpowiedź? Geny. Czyli mama, tata są winni, że ja mam cukrzycę albo że jestem otyła. Niestety tych z Państwa, którzy myślą, że tak jest, to rozczaruję. Okazuje się, że Amerykanie japońskiego pochodzenia mieszkający w stanie Washington 4 razy częściej chorują na cukrzycę niż ich ojcowie, którzy pozostali w Japonii. Co się zmieniło, jak oni przylecieli do Stanów? Dokładnie, hamburgery. Oni po prostu frytki, dokładnie. Amerykanie japońskiego pochodzenia spożywają więcej białka i tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. W ogóle w Japonii w przeciągu ostatnich 25 lat potroiła się liczba cukrzycy, ilość cukrzycy u dzieci. I co się w tym czasie zmieniło? Nastąpił drastyczny wzrost spożycia białka zwierzęcego i tłuszczu w czasie ostatnich 50 lat. Czy w przeciągu jednego pokolenia mogły się zmienić geny? Nie, to nie jest możliwe. Zmieniły się nawyki żywieniowe. Ja bardzo lubię epigenetykę. Epigenetyka to nauka, która bada dziedziczność pozagenową, czyli te mechanizmy środowiskowe, które wpływają na dziedziczenie, na zmiany u naszego potomstwa. Takim koronnym przykładem zmian epigenetycznych są myszy z genem Agouti. Gen Agouti warunkuje jasne ubarwienie sierści, ale również otyłość i skłonność do cukrzycy. I teraz ciężarne samice z tym genem, jedne były karmione pokarmem z dużą ilością grup metylowych, natomiast drugie nie dostawały pokarmu bogatego w grupy metylowe. Te same geny i te, które miały dużo grup metylowych w pożywieniu, rodziły w większości zdrowe potomstwo, które miało ciemne ubarwienie i nie chorowało ani na cukrzycę, ani na nowotwory. Natomiast te, których pożywieniu zabrakło grup metylowych, rodziły potomstwo z jasną sierścią, chorujące na cukrzycę i otyłość i nowotwory. Grupy metylowe, dawcą grup metylowych jest kwas foliowy, czyli zielenina. Myślę, że mało kto o tym wie, że to jest nasz podstawowy donor grup metylowych w naszym pożywieniu. Tak jak powiedziałam wcześniej, problemem w cukrzycy typu drugiego jest insulinooporność. Insulina to hormon wydzielany, jak wcześniej powiedziałam, przez komórki beta-trzustki, który ma za zadanie wprowadzać glukozę do komórek, łącząc się z receptorem będącym na powierzchni komórki. I insulinooporność polega na tym, że ten receptor
staje się niedostępny dla insuliny. Ona nie może się przyłączyć do niego i przekazać transportowanej glukozy. Wobec tego rośnie poziom glukozy we krwi, natomiast komórki mają niski poziom glukozy. Co powoduje insulinooporność? Wiemy już, że nie geny. Spójrzmy, co powoduje antybiotykooporność. Kiedy często są stosowane antybiotyki, dokładnie. Kiedy mamy narkomana w procesie uzależniania się od narkotyków, to on coraz więcej potrzebuje. Rośnie lekooporność. Co powoduje u niego tą lekooporność? Coraz większe dawki. Czyli tak na logikę, co może powodować oporność na insulinę? Coraz większe jej stężenie we krwi, prawda, spowodowane insulinoopornością. Spójrzmy, jak to wygląda fizjologicznie. Po zjedzeniu posiłku mamy podwyższony poziom cukru we krwi. Organizm reaguje, trzustka reaguje wyrzutem insuliny, która wprowadza glukozę do komórek. Proszę Państwa, u osób z insulinomą wzrasta oporność na insulinę. Insulinoma to jest taki nowotwór charakteryzujący się zwiększoną produkcją insuliny. Czyli u tych ludzi, którzy mogą być szczupli, ale mają tak dużą produkcję insuliny, że rozwija się oporność na insulinę. Jeżeli pacjentom zdrowym podamy sztucznie insulinę, to u nich również rozwinie się oporność na insulinę. Pacjenci, którzy mają wysoki poziom insuliny, chorują częściej na cukrzycę, czyli, proszę Państwa, na początku mamy podwyższony poziom insuliny, prawda? I potem dopiero insulinooporność. Wróćmy do tego, jak to się dzieje. Węglowodany dzielimy na proste, glukoza, fruktoza, manoza, galaktoza i złożone. Te złożone to mogą być oligosacharydy złożone z dwóch cząsteczek monosacharydów. Sacharoza, czyli cukier złożony z cząsteczki fruktozy i glukozy oraz wielocukry, na przykład skrobia powiązana wiązaniami alfa-glikozydowymi, czyli 1500 cząsteczek glukozy powiązanych razem. I sęk w tym, że jeżeli ta skrobia jest nisko przetworzona, czyli mamy wtedy mały wyrzut insuliny w porównaniu z posiłkami, które są wysoko przetworzone. Porównano wyrzut insuliny. Tu jest mąka z pełnego przemiału, a to jest biała mąka. Widać różnicę w wyrzucie insuliny? Czyli im bardziej przetworzone pokarmy złożone ze skrobi i węglowodanów, tym wyższy poziom insuliny, tak? Wyższy poziom insuliny, wyższa insulinooporność. Pokarmy przetworzone w małym stopniu powodują mniejszy wyrzut insuliny i mniejszą insulinooporność. Teraz wyobraźmy sobie ktoś, kto co jakiś czas spożywa słodką przekąskę w czasie dnia. Bardzo popularne, tak? Czyli mamy słodką przekąskę, wysoki poziom glukozy we krwi, wysoki poziom insuliny, spada poziom, bo glukoza już została wprowadzona do komórek, spada gwałtownie poziom glukozy i organizm reaguje, że znowu jest głodny, prawda? I tak w kółko kilkanaście razy na dzień. A tutaj porównanie z osobą, która zjada 3-4 posiłki na dobę. Zjadła posiłek, który jest mało przetworzony,
glukoza nie osiągnęła wysokiego poziomu we krwi i tak samo wysokiego poziomu nie osiągnęła wyprodukowana przez trzustkę insulina. Czyli nie rozwinie się tutaj insulinooporność, bo są długie przerwy między posiłkami. Czyli osoba, która zjada o 8 śniadanie i o 18 kolację, czyli ma ile godzin? 8, 6, 14 godzin postu, można tak powiedzieć. Prawda? Wtedy, kiedy nie ma podwyższonego poziomu insuliny we krwi. A wyobraźmy sobie osobę, która je o 8 śniadanie i kolację o 22, a jeszcze zagląda do lodówki o taki fajny serial, to fajnie coś tam sobie pochrupać i jeszcze zagląda do lodówki do 24. Praktycznie u niej nie ma tego okresu, albo jest bardzo krótki okres, kiedy nie ma podwyższonego poziomu insuliny we krwi. Czyli duże stężenie insuliny zmniejsza czułość i gęstość receptorów insulinowych na powierzchni komórek, co upośledza działanie insuliny. Komórki pozostają nadal głodne, co powoduje odczucie głodu i potrzebę zjedzenia posiłku. Posiłek powoduje następny wyrzut insuliny i on z kolei również powoduje podwyższenie poziomu insuliny i tak dalej, błędne koło. Tak jak powiedziałam wcześniej, cukrzyca typu drugiego to jest nadmiar insuliny. Drugą taką substancją, rodzajem substancji, które powodują również wyrzut insuliny, to są słodkie napoje. Właściwie powiązano spożycie napojów słodkich z rozpowszechnieniem cukrzycy typu drugiego. Czyli jeżeli kobieta, to akurat dotyczyło to badanie kobiet, spożywa mniej niż jeden słodki napój na miesiąc, to w porównaniu z nią kobieta, która spożywa jeden słodki napój na dzień, ma 85% większe ryzyko zachorowania na cukrzycę. Najgorsze jest to, że te napoje nie są słodzone tylko cukrem. Najgorsze jest to, że wiele napojów ma teraz w swoim składzie fruktozę i fruktoza powoduje oporność na insulinę, czyli prowadzi do cukrzycy typu drugiego. To jest 9 tygodni. Jedni pacjenci przyjmowali glukozę, drudzy fruktozę. Po 9 tygodniach, 2 miesiące rozwinęła się insulinooporność w grupie przyjmującej napoje z fruktozą. Również kiedy porównano, to był 10 tygodni, czyli również 2,5 miesiąca, wystarczyło u tych pacjentów, którzy spożywali fruktozę, żeby prawie 2 razy więcej przytyli niż grupa, która przyjmowała posiłki związane z glukozą, zwiększyła się u nich, proszę spojrzeć, visceral fat, czyli tłuszcz brzuszny, ten najgorszy, ten produkujący te wszystkie szkodliwe substancje, tłuszcz zgromadził się po jedzeniu, po piciu napojów zawierających fruktozę. To jest taki wykres o spożyciu syropu fruktozowo-glukozowego, to jest ta krzywa, i rozwoju nadwagi i otyłości u Amerykanów. Widać zbieżność. Dlaczego syrop fruktozowo-glukozowy jest substancją bardzo tanią? Jest tańsza od cukru, dlatego jest stosowana. Przedłuża żywotność produktów, powoduje ich ładniejszy wygląd, dlatego jest dodawana i to nie tylko do napojów. Pozornie zdrowy napój zawiera syrop glukozowo-fruktozowy. I proszę Państwa, słodycze, to jest oczywiste, że słodycze mogą zawierać syrop glukozowo-fruktozowy. Słodycze również opatrzone markami, czyli sugerujące, że powinny trzymać jakość.
Natomiast tu też słodkie. To jest pierwszy z brzegu jogurt, który wzięłam. Zawiera syrop glukozowo-fruktozowy i to jest wszystko jedno, że on jest z pszenicy. Fitella muesli jogurtowe z żurawiną. Nazwa wskazuje, że powinien być to produkt sprzyjający zdrowiu. Syrop glukozowo-fruktozowy. Bardzo ważne, ilość fruktozy występującej w owocach jest zbyt mała, aby wywołać szkodliwe efekty. Tam fruktoza jest powiązana z błonnikiem, z pektyną i zapobiega gwałtownemu wchłanianiu i szkodliwym działaniom. Działanie fruktozy między innymi polega również na zwiększaniu poziomu kwasu moczowego we krwi, który to z kolei wpływa na tlenek azotu i na zmiany naczyniowe. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby więcej posłuchać na temat tlenku azotu, zapraszam do wysłuchania dostępnego w internecie mojego wykładu Miażdżyca, czego nie wiemy. Okazało się, że na każdy wzrost o 1 mg na decyliter poziomu kwasu moczowego we krwi wzrasta ryzyko cukrzycy aż o 60%. Co to jest ten kwas moczowy? Otóż on powstaje z zasad purynowych. A gdzie się znajdują zasady purynowe? Białko jakie? Zwłaszcza zwierzęce, czyli krótko mówiąc, mięso. Dokładnie, mięso. Adwentyści dnia siódmego to grupa chrześcijan, bardzo liczna w Stanach Zjednoczonych, u nas też obecna. Adwentyści jako jedni z nielicznych chrześcijan przestrzegają biblijnego dekalogu przed zmianami wprowadzonymi w 321 i 787 roku. Natomiast dlaczego o nich tutaj mówię? Bo ich zdrowie, stan zdrowia przyciąga uwagę rządu Stanów Zjednoczonych. Toczą się kolejne badania z udziałem adwentystów. Adwentyści nie piją alkoholu, nie palą papierosów, stronią od używek. I połowa z nich to wegetarianie. Stąd też bardzo łatwo prowadzić na takiej grupie dosyć jednorodnej badania. I co się okazuje, że u tych ludzi, którzy, u tych adwentystów, którzy byli weganami, cukrzyca rozwinęła się u około 3%, natomiast u tych, którzy jedli mięso, u prawie 8%. Czy jest różnica? Bardzo duża. Czyli osoba, która je mięso, ma o połowę większe ryzyko zachorowania na cukrzycę w porównaniu z osobą, która nie je mięsa. Ale proszę tutaj spojrzeć, tu są pesko-wegetarianie. Jeżeli mięsożercy zachorowali na Jeżeli 7,6% mięsożernych osób zachorowało na cukrzycę, to u osób, którzy jedli ryby, cukrzyca wystąpiła u prawie 5%, tak? Osób, które jedli ryby. Czyli ryby również wpływają na rozwój cukrzycy. Nie tak znaczny stopniu, ale również tutaj porównano tylko 24%, ale jednak jest różnica pomiędzy tymi, którzy spożywają ryby bardzo rzadko w porównaniu z tymi, którzy spożywają ryby częściej. Tutaj osoby, które jadły 5 lub więcej ryb na tydzień, miały o 5% większe ryzyko rozwinięcia cukrzycy w porównaniu do osób, które jadły ryby raz na miesiąc. Mleko bardziej niż mięso zwiększa oporność, okazuje się, według badań na insulinę. Bo w ogóle, proszę Państwa, chodzi znowu o białko zwierzęce i o zasady purynowe, kwas moczowy. I jak porównano, to jest badanie europejskie, osoby spożywające produkty odzwierzęce, to jest ten niebieski słupek,
i roślinne, czerwony, widać było rozpowszechnienie, rozwój cukrzycy. Białko roślinne dodatkowo obniża poziom insuliny i zwiększa poziom glukagenu, który jest przeciwstawny do działania insuliny i w ten sposób zapobiega cukrzycy lub odwraca jej skutki. Dodatkowo to, co wpływa również insulinooporności, to jest stan zapalny. Praktycznie trudno znaleźć osobę po 50 roku życia, która nie cierpiałaby na jakiś stan zapalny kości, tak? To część, no ja w szpitalu widzę takie osoby. Może też mój syn się śmieje, że ja widzę tylko chorych, rzadko trafiają zdrowi do szpitala. Niemniej wiadomo, że rozwojowi oporności na insulinę sprzyja stan zapalny. Stan zapalny, żeby się rozwinął, musi mieć substraty. Tym substratem do rozwoju stanu zapalnego są kwasy tłuszczowe omega-6. Dla przypomnienia, mamy kwasy niezbędne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Jedne są omega-3 i omega-6. Omega-3 występują w siemieniu lnianym, oleju lnianym, wiesiołku, tak, ogóreczniku, rybach morskich i stanowią substrat do produkcji substancji o działaniu przeciwzapalnym. W normie stosunek w pożywieniu omega-3 do omega-6 powinien wynosić 1 do 4. Natomiast omega-6 występują bardzo licznie w mięsie, w nabiale, w jajkach, w oleju kukurydzianym i słonecznikowym. One stanowią substrat do produkcji substancji o działaniu prozapalnym, prostaglandyn PGE2. I w diecie takiego przeciętnego człowieka, który rzadko spożywa warzywa, nigdy siemię lniane, ten stosunek często wynosi 1 do 40. Stąd też częściej u tych osób występują stany zapalne. Brak snu również powoduje oporność na insulinę i sprzyja rozwojowi cukrzycy. Brak snu zwiększa uczucie głodu. To były zdrowe osoby. Jednym pozwolono spać tylko 4 godziny na dobę, a drugim pozwolono spać 10 godzin na dobę. I okazało się, że głód był znacznie większy u osób, które spały tylko 4 godziny na dobę. I ilość na przykład greliny, która warunkuje głód, była znacznie wyższa u tych osób, które krótko spały. U osób, które śpią dłużej niż 8 godzin w przeciągu doby, cukrzyca rozwija się, tutaj kobiety 6,4%, mężczyźni 14%. Dla porównania, ci, którzy śpią mniej niż 7 godzin, czyli 5-6 godzin w przeciągu doby, cukrzyca rozwija się u prawie 21% mężczyzn i 11% kobiet. Prawie dwa razy widać. Sen. Tutaj w badaniach zawsze zwraca się uwagę na to, żeby wykluczyć wszystkie inne jakieś czynniki, które mogą wpłynąć, w miarę ujednolicić grupę. Stres również powoduje odkładanie się tłuszczu, zwłaszcza na brzuchu. Stresowe reakcje powodują wyrzut kortyzolu, a ten z kolei prowadzi do chęci jedzenia, zwłaszcza słodkich rzeczy, do insulinooporności. Z drugiej strony, jeżeli wokół życie jest takie gorzkie, tak, to czemu sobie nie uprzyjemnić jedzeniem czegoś słodkiego? Natomiast to prowadzi do chorób. I tutaj takie ciekawe badanie. Otyłe kobiety, które zaproszono do badania, rekrutując je w centrum handlowym w San Francisco i poprowadzono z nimi warsztaty psychoterapii. I co się okazało, te same kobiety, tu jest poziom kortyzolu znacznie zmalał po kilku tygodniach takich warsztatów, w których uczyły się one radzenie sobie ze stresem. Ja zawsze powtarzam, to nie sytuacje są stresowe, to reakcje są stresowe. Ktoś inny na moim miejscu, przemawiając do wielu osób,
nie byłby w stanie tego robić ze względu na stres. I dla mnie kiedyś też mogłoby być to stresem. Ja się nauczyłam z tym radzić, czyli musimy nauczyć sobie radzić ze stresem, bo nie ma życia bez sytuacji stresowych. To, co jeszcze sprzyja, chroni przed cukrzycą, insulinoopornością, to są ćwiczenia fizyczne. I to jest takie bardzo logiczne. 40% naszego ciała to są mięśnie. I teraz, jeżeli my się nie ruszamy, albo jedynym ruchem, jaki wykonujemy w czasie doby, to jest naciskanie pilota od telewizora, tak? To jaki sygnał jest dawany? Nie jesteśmy potrzebne, nie pracujemy, insulina nam nie jest potrzebna. Czyli mięśnie nie potrzebują insuliny, bo nie pracują, rozwija się u nich insulinooporność. Logiczne? Prawda? Czyli w tym momencie ćwiczenia fizyczne zapobiegają insulinooporności, natomiast im bardziej intensywny wysiłek fizyczny, tym mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę. Czyli jeżeli macie Państwo możliwość ćwiczenia, to ćwiczcie, a nie chodźcie, biegajcie. Tak? Chodzi o to, im bardziej intensywny wysiłek, tym lepsze rezultaty. Kiedy już dana osoba ma cukrzycę, co nam pozostaje? Tabletki. Mamy wiele leków doustnych, leczących cukrzycę typu drugiego, pochodne sulfonylomocznika, hamują na przykład i zwiększają wydzielanie insuliny. Czyli mamy trzustkę, która i tak już kilka razy więcej niż powinna wydziela insulinę, ponieważ musi pokonać insulinooporność komórek. A to, co robią tabletki, to wyciskają, żeby jeszcze więcej tej insuliny było. Leki hamujące uwalnianie glukozy z wątroby, takie jak metformina. Metformina również zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Leki hamujące uwalnianie glukozy z węglowodanów, czyli to, co pacjent zje, jest wolniej rozkładane. I leki zmniejszające insulinooporność. Oczywiście wszystkie leki mają działania niepożądane. Ja tutaj skupię się tylko na metforminie, która jest bardzo skutecznym lekiem, ale może często dawać działania niepożądane i długotrwałe leczenie prowadzi do niedoboru witaminy B12, a z kolei wiemy, że homocysteina, bardzo szkodliwy metabolit dostępny, który tworzy się w naszym organizmie podczas przemian, powstaje przy braku witaminy B12. Homocysteina z kolei prowadzi do miażdżycy, do udarów, zawałów, zmian zakrzepowych, czyli pośrednio pacjenci długotrwale stosujący metforminę bez suplementacji B12 są bardziej narażeni na zachorowanie. Czyli kiedy już leki wycisną wszystko, co mogą z naszego organizmu, doustne, przychodzi czas na insulinę. I taki pacjent z cukrzycą typu drugiego zaczyna przyjmować dawki insuliny. Co się pojawia wtedy? Po pierwsze, przyrost masy ciała. Proszę spojrzeć. Na początku masa ciała 93, miesiące leczenia insuliny 97, 100, 102. Stały przyrost masy ciała. Insulina powoduje tycie. Insulina również powoduje ilość powikłań, pewne powikłania. Okazuje się, że im większa ekspozycja na insulinę, tym większa śmiertelność. Kiedy pacjent nie przyjmuje insuliny, tylko doustne leki, jeżeli to jest jeden, to przy niskich dawkach insuliny 1,75, a przy wysokich już 2,79, czyli o 179%, 180%. Większe ryzyko powikłań, większe ryzyko zgonu. Pacjenci chorujący na cukrzycę częściej umierają z powodu nowotworów. I również, i to są różne nowotwory, piersi, rak jelita grubego, rak nerek, rak pęcherza moczowego. Ale okazuje się również, że
u tych pacjentów, którzy przyjmują insulinę, jest większe ryzyko zachorowania i zgonu z powodu nowotworu niż u pacjentów przyjmujących metforminę czy pochodne sulfonylomocznika. Czyli mamy doustne leki przeciwcukrzycowe, a potem insulinę, a potem coraz większe dawki insuliny, bo mamy cały czas insulinooporność i większe dawki insuliny. I niestety rozwijają się powikłania. Te zdjęcia zrobiłam w czwartek. 49-letnia pacjentka, pani Dorota, już bez jednej nogi, z uciętą częściowo drugą nogą, a ja ją znieczulałam do obcięcia palca u prawej ręki. To zdjęcie zrobione miesiąc temu. Pacjentka z odleżyną, u pacjentów chorujących na cukrzycę częściej rozwijają się odleżyny. Cukrzyca, tak jak powiedziałam wcześniej, wiedzie do zawałów, do udarów, do ślepoty, do dializ. A pani Dorota jest przewlekle dializowana. Pani Dorota przyjmuje około 11 leków plus insulinę, w tym również leki na depresję. Trudno się dziwić, że cierpi na depresję. Czy jest światło w tym tunelu? Czy można wyleczyć cukrzycę typu drugiego? Gdyby ta odpowiedź brzmiała nie, nie byłoby mnie tutaj. Okazuje się, że pacjenci poddani operacjom bariatrycznym, gastric bypass, aż 83% pacjentów zostało wyleczonych z cukrzycy typu drugiego. 2003 rok. Tych danych jest więcej. Ja nie prezentuję ze względu na ograniczenie czasowe wszystkich badań. Prezentuje tylko jedno jako taki sygnał, że coś takiego istnieje, coś takiego ma miejsce. Kolejne badanie, rękawowe usunięcie żołądka, wpłynęło na insulinooporność i insulinooporność mierzy indeks HOMA IR i okazało się, że u tych pacjentów faktycznie zmniejszyła się insulinooporność, tak to widać. Czas operacji i po operacji. I kolejne badanie z 2012 roku, 150 osób ze źle kontrolowaną cukrzycą, poddanych operacji. Co się okazało? Że ci, którzy byli poddani operacji, i to zarówno gastric bypass albo rękawowe usunięcie żołądka, mniej potem przyjmowali, spadła u nich ilość leków cukrzycowych, które musieli przyjmować, zmniejszyła się ilość glikowanej hemoglobiny, też tutaj widać, zmniejszył się poziom glukozy na czczo, zmniejszył się wskaźnik BMI, czyli po prostu schudły te osoby. Czy tylko operacje, do których nie zachęcam? Ciekawe badanie zrobiono, to szykowano do operacji gastric bypass pacjentów z cukrzycą typu drugiego i zalecono im dietę przed operacją. Czyli długi czas przed operacją oni mieli mieć restrykcyjną dietę. I co się okazało? Że już ta sama dieta spowodowała spadek masy ciała. Czyli przed operacją spadli, zrzucili o średnio 7 kilo, po operacji 4 kilo. Poziom glukozy przed operacją był niższy niż po operacji. Czyli proszę Państwa, tak naprawdę to dieta i przerwanie błędnego koła insulinooporności powoduje leczenie tych pacjentów. I tutaj kolejne 8 tygodni restrykcyjnej diety 600 kilokalorii na dzień i u pacjentów, proszę, kilokalorii na dzień. No bardzo mało, restrykcyjna, oczywiście, natomiast o co chodzi? Nastąpiła normalizacja
działań, normalizacja komórek beta trzustki, one podjęły swoją pracę. I również zmniejszyła się ilość tłuszczu w trzustce i wątrobie, czyli nieprawidłowości leżące u podstaw cukrzycy typu drugiego są odwracalne za pomocą obniżenia spożycia kalorii. Tak tutaj widać i to już jest szybki efekt utrzymujący się, czyli już w pierwszym tygodniu widać efekty, które utrzymują się przez pozostałe 8 tygodni. Ale zrobiono jeszcze jedno ciekawe badanie. Porównano głodówkę, taką prawie 541 kilokalorii średnio 2 dni w tygodniu i 7 dni w tygodniu, 7 dni w tygodniu 1400-1500 kilokalorii, czyli albo jem sporo, a 2 dni w tygodniu jem bardzo mało, albo jakiś okres jem względnie niewiele, ale nie bardzo mało. I co okazało się, że obie grupy miały podobne markery, ale oporność na insulinę zmalała bardziej w grupie, która obniżyła przyjęcie kalorii tylko na 2 dni. I tak to wyglądało. Już w drugim dniu nastąpiła poprawa wrażliwości na insulinę, zmniejszył się poziom trójglicerydów. Tak to wygląda w perspektywie miesięcy, że przerywane, znaczy okresowe głodówki mają lepsze działanie niż stałe utrzymywanie umiarkowanej ilości kalorii w diecie. I jeszcze jedno ciekawe badanie, 15 tygodni, jeden dzień głodówki w tygodniu, w pozostałe dni 1500-1800 kilokalorii, 5 dni głodówki, hardcore, ale co 5 tygodni. Albo standardowo 5 tygodni 1500-1800 kilokalorii. Co się okazało? Jeżeli chodzi o spadek masy ciała, to ci, co głodowali raz na 5 tygodni, 5 dni, najwięcej stracili, jeżeli chodzi o masę ciała. Zaraz za nimi były te osoby, które głodowały tylko jeden dzień na tydzień. Natomiast ci, którzy tak stale pilnowali diety, mieli gorsze rezultaty. No niestety, ale ja sugeruję, żeby pokonać cukrzycę w sposób bardziej przyjemny. 3000 pacjentów z podwyższonym poziomem glukozy nadczo i po obciążeniu glukozą, czyli jeszcze nie cukrzyca, a zespół metaboliczny, czyli trampolina przygotowana do wyskoku na cukrzycę, do cukrzycy, trzy grupy. Jednej grupie udzielono standardowej informacji dotyczącej diety i dostała tabletki placebo, czyli pani Basiu, ma pani jeść mniej cukrów, tak, nie spożywać Coca-Coli, pić więcej wody. Druga grupa dostała tą standardową informację plus tabletkę metforminy 850 mg dwa razy na dzień. A z trzecią grupą to tak bardzo intensywnie pracowano, spotykano się z nimi raz w tygodniu, dano im przepisy na zdrowe posiłki, ćwiczono z nimi, te osoby miały osobistych trenerów, miały również zajęcia z psychoterapii i to była dieta niskotłuszczowa, generalnie to była dieta wegetariańska. I co się okazało po 3 latach? Że grupa, która dostała tylko standardową informację plus tabletkę placebo, u tych osób w tej grupie cukrzyca pojawiła się u 11%, czyli 11 osób na 100 rozwinęło cukrzycę. W drugiej grupie, która już dostała dwie tabletki metforminy, było o 31% mniej przypadków cukrzycy, bo cukrzyca rozwinęła się u prawie 8%, czyli 7,8 osoby na 100 rozwinęło cukrzycę. Natomiast w grupie, którą
z którą intensywnie ćwiczono, którą intensywnie się zajmowano i która nie dostała żadnych leków. Było aż o 58% mniej przypadków cukrzycy. Co to znaczy? Tutaj około 110 osób zachorowało na cukrzycę. Tutaj około 50, tak? Prawie 50, tak? Przekładając na 1000. Co to znaczy? Dwa razy więcej osób, które mogą stracić wzrok, być dializowane i cierpieć każdego dnia z powodu cukrzycy, a wystarczyło tylko zmienić intensywnie styl życia. Inne ciekawe badanie, 25 pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, która jest, zgadza się, nieuleczalna, i 25 pacjentów z cukrzycą typu drugiego, obie grupy leczone przy pomocy zastrzyków insuliny. Dieta, tydzień diety zachowawczej, a następnie 3 tygodnie diety oparto na nieprzetworzonych produktach roślinnych i odpowiedniku roślinnym jednego lub dwóch kawałków mięsa, na przykład to soczewica, cieciorka, soja. I co się okazało? Pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, nieuleczalną, ale u nich po 3 tygodniach diety można było obniżyć dawki insuliny o średnio 40%. W bonusie jeszcze zmniejszył się u nich poziom cholesterolu o 30%. A u pacjentów z cukrzycą typu drugiego po 3 tygodniach takiej diety u 24 na 25 osób można było przerwać stosowanie leków. Jeden z pacjentów chorował na cukrzycę 21 lat i dziennie przyjmował 35 jednostek insuliny. Po 3 tygodniach zmniejszył dawkę do 8 jednostek, a po 8 tygodniach nie musiał wcale przyjmować insuliny. Kolejne badanie, 40 pacjentów z cukrzycą typu drugiego, 26 dni diety wegetariańskiej plus ćwiczenia fizyczne. 34 pacjentów na 40 odstawiło leki po 26 dniach programu. Natomiast ci, którzy kontynuowali program przez kolejne 2-3 lata, utrzymali te korzyści, które zapewniła im dieta. Cukrzyca doprowadza do groźnych powikłań, takich jak udar, zawał, niewydolność nerek, ale również przeszkadza w takim codziennym funkcjonowaniu, dlatego że powoduje polineuropatię. Ta polineuropatia często objawia się w postaci bólów typu rękawiczek albo typu skarpetek, czyli bardzo bolą ręce albo bardzo bolą nogi. Ja pamiętam babcię w rodzinie, która chorowała na cukrzycę i która się skarżyła: pomóż mi, mnie tak bardzo bolą ręce, zrób coś, ty jesteś lekarzem. I co się okazało, że można znacznie zmniejszyć przy pomocy diety opartej na produktach roślinnych poziom neuropatii cukrzycowej. I tutaj była poprawa przewodnictwa elektrochemicznego skóry. Nie chodzi o to, że zastosowano niesubiektywnie ból, bo nie można zmierzyć bólu, prawda? To tylko dana osoba wie, jak mocno go boli, ale tutaj postarano się, żeby zobiektywizować właśnie przy pomocy badania przewodnictwa elektrochemicznego skóry, właśnie ocenić poziom neuropatii cukrzycowej. Inne badanie, 21 pacjentów z cukrzycą typu drugiego i neuropatią cukrzycową, dieta wegetariańska oparta na nieprzetworzonych produktach roślinnych. Całkowite ustąpienie objawów nastąpiło u 17 na 21 pacjentów w przeciągu od 4 do 16 dni. Nawet nie 3 tygodnie wystarczyły. I również u 50% pacjentów zmniejszono dawki insuliny, a u 5 pozostałych nie było konieczności dalszego kontynuowania leków przeciwcukrzycowych. I ci, którzy kontynuowali dietę, nadal odczuwali poprawę stanu neurologicznego. Proszę Państwa, zawsze mówi się, że cukrzycy nie powinni jeść węglowodanów. Tak? Więcej białka, mniej węglowodanów. A tutaj takie dane statystyczne, procent spożycia tłuszczu, procent spożycia węglowodanów nieprzetworzonych i ilość zgonów z powodu cukrzycy.
Widać różnicę. Japonia przoduje w jedzeniu, w spożyciu węglowodanów nieprzetworzonych i ma jednocześnie najniższą ilość zgonów z powodu cukrzycy. Czyli może to tak nie do końca chodzi o tą ilość węglowodanów, tylko jakie węglowodany, prawda? Jeszcze już ostatnie badanie. Ta sama ilość kalorii, restrykcyjna przyznaję, posiłki były kontrolowane. Jedna grupa miała dietę wegetariańską, a druga niewegetariańską. Tak samo restrykcyjna dieta, ta sama ilość kilokalorii. W grupie, która spożywała posiłki wegetariańskie, u 43% można było zmniejszyć ilość przyjmowanych leków przeciwcukrzycowych i tylko u 5% osób na diecie cukrzycowej. Czyli restrykcyjna dieta oparta na produktach roślinnych ma większą zdolność do leczenia insulinooporności niż tak zwana zalecana dieta cukrzycowa. Tu nie chodzi tylko o spadek masy ciała, objętość talii, spadek poziomu cholesterolu. Tutaj widać, jak ta sama ilość kilokalorii, spadek tłuszczu, tkanki tłuszczowej podskórnej, ilość tłuszczu, która zmniejszyła się w brzuchu i poziom glukozy, ale to, co dostali w bonusie, proszę spojrzeć, poziom witaminy C znacznie zwiększył się w grupie, która miała posiłki wegetariańskie. To są dysmutaza natlenkowa, glutation, to są wszystko substancje, które świadczą o poprawie potencjału antyoksydacyjnego organizmu, czyli te substancje chronią nas przed miażdżycą, przed nowotworami, przed wszelkimi chorobami. Jeżeli ktoś jeszcze chce wątpić w skuteczność diety wegańskiej, to takie zdjęcie. Zmiany w tętnicach wieńcowych po 32 miesiącach diety wegetariańskiej bez udziału leków obniżających poziom cholesterolu u młodego 44-letniego pacjenta, chirurga, który pracował w szpitalu, gdzie dr Esselstyn przeprowadził swoje badanie. To jest jedno ze zdjęć. Tych zdjęć było w tym programie zrobionych bardzo dużo. Wszystkie zdjęcia wskazywały, że wystarczyła zmiana diety, żeby poszerzyć zwężone tętnice. Proszę Państwa, bo to nie kilokalorie, nie można ich mierzyć tak samo. Mars 212 kilokalorii, pół kilo śliwek 230 kilokalorii. Prawie tyle samo, ale to nie znaczy to samo. W śliwkach, oprócz tego, że trudno zjeść pół kilo, prawda, naraz, będziemy sytci zaraz, tak, mamy szereg niezbędnych do funkcjonowania, do naszego właściwego funkcjonowania składników odżywczych, witamin i mikroelementów, czego nie dadzą nam słodycze. Takie porównanie bardzo obrazowe, 400 kilokalorii z tłuszczu, z kurczaka i z fasoli, bakłażana i szpinaku. Zapełniony cały żołądek i uczucie sytości. Chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, że w roślinach znajdują się również chrom, cynk, mangan, które kontrolują poziom cukru, krzem, który poprawia pracę trzustki. I jeżeli jemy jedzenie, pokarm wysoko przetworzony, to przetwarzanie usuwa te minerały, czyli przy produkcji białego cukru, białej mąki, rafinowanej soli zostaną całkowicie usunięte te niezbędne nam do funkcjonowania minerały. To jest moje ulubione przezrocze. Jeżeli przyjąć, że bułka z mąki z pełnego przemiału zawiera 100% cynku, magnezu, witaminy E, kwasu foliowego, chromu, witaminy B6 i błonnika, to potrzeba aż 5 kajzerek z białej mąki, aby zapewnić tę samą ilość
cynku, magnezu, chromu, witaminy B6 czy błonnika, aż 20, żeby dać nam tyle witaminy E, co mamy, którą mamy w bułce z pełnego przemiału. Największy brak szacunku, jaki lekarz może okazać pacjentowi, to niepoinformowanie go o szansie uratowania jego życia w przekonaniu, że pacjent nie będzie chciał z niej skorzystać. Stąd moje wykłady. Proszę Państwa, ja mogę znieczulić pacjentów, znieczulam na czas operacji, na okres pooperacyjny, ale nie mogę chorych znieczulić na resztę życia. Moja praca polega na towarzyszeniu ludzkiemu cierpieniu i stąd też wykłady, żeby zapobiec temu cierpieniu, żebyśmy nigdy nie spotkali się, żebym ja się nie spotkała z waszymi bliskimi właśnie na stole operacyjnym, żeby ulżyć ich cierpieniu. Czyli cukrzycę typu drugiego można leczyć przy pomocy doustnych leków albo insuliny, co nie chroni przed powikłaniami, albo można wyleczyć przy pomocy operacji bariatrycznych, których nie zalecam, ale również przy pomocy okresowych głodówek oraz diety wegetariańskiej. Uprzedzam, że leki można odstawić tylko po konsultacji z lekarzem i po uprzedniej radykalnej zmianie diety. Proszę Państwa, nasze ciało niesie nas przez podróż naszego życia. Zawsze o tym mówię, przypominając sobie dwóch pacjentów, których znieczulałam tego samego dnia, pacjenci w tym samym wieku. Jeden trafił na stół operacyjny z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego, a dla drugiego, dla pana Antoniego, to była już któraś z kolei operacja. Ja sama znieczulałam go 3 razy. Pan Antoni cierpiał na otyłość, na cukrzycę. Cukrzyca doprowadziła do niewydolności nerek, miał dializy, miał również niewydolność serca, nadciśnienie, chorobę niedokrwienną serca i po kolei był obcinany. Jego ciało było po kolei obcinane. Co różniło tych dwóch mężczyzn urodzonych tego samego roku? Właśnie stosunek do swego ciała. Pan Andrzej był świadom i bardzo dbał o swój organizm, natomiast dla pan Antoni, jak to mówił, ja jem jak wszyscy. Czyli jedno auto jest stare i drugie auto jest stare, ale w jakiej kondycji? Tylko od nas zależy, czy ta podróż skończy się szybko, czy ta podróż będzie trwała bardzo długo. Nikt nie może cofnąć się w czasie i napisać nowego początku, ale każdy może zacząć od dzisiaj i dopisać nowe zakończenie, czego serdecznie Państwu życzę. Zacznijmy od dzisiaj. Możemy położyć na talerz takie składniki odżywcze, doprowadzając do gorzkiego końca, ale również takie smaczne, kolorowe. Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, ja napiszę maila, ja wyślę moje wegetariańskie przepisy, te dania, których ja używam na co dzień. Jak zawsze mówię, jestem kobietą ciężko pracującą i naprawdę nie mam czasu stać godzinami, jak to się mówi, przy garach. Bardzo dziękuję za cierpliwość i za uwagę.